Andrzej Grabowski, znany szerokiej publiczności jako Ferdek Kiepski z Świata według Kiepskich, niedawno pojawił się w teatrze, aby wspierać swoją córkę Zuzannę podczas jej występu. Jego wygląd, zwłaszcza gęsta i długa broda, szybko przyciągnęła uwagę fanów. Opinie na temat nowego wizerunku aktora były podzielone, niektórzy uważali, że broda dodaje mu lat, inni zaś, że pasuje do jego wieku. Przez ostatnie lata Andrzej Grabowski przeszedł znaczącą metamorfozę. Aktor, który w przeszłości zmagał się z nadwagą, zdecydował się na operację bariatryczną i całkowicie zmienił swój sposób odżywiania, co zaowocowało znaczną utratą wagi. Jest to dowód na to, że z wiekiem zaczął bardziej dbać o swoje zdrowie. Świat według Kiepskich przez lata cieszył się ogromną popularnością, a w sukcesie serialu niebagatelny udział mieli również inni wybitni aktorzy, tacy jak Dariusz Gnatowski, Ryszard Kotys, Bohdan Smoleń czy Krystyna Feldman. Niestety, wielu z nich już odeszło, co stanowi ogromną stratę dla świata komedii. Ostatnie pożegnanie Marzeny Kipiel, sztuki również było trudnym momentem dla fanów serialu. Andrzej Grabowski, znany z roli Ferdynanda Kiepskiego w Świecie według Kiepskich, w niedawnym wywiadzie dla Faktu otworzył się na temat śmierci bliskich kolegów z branży i planu serialowego. W rozmowie przyznał, że wspomnienia o zmarłych przyjaciołach i refleksje nad przemijaniem są dla niego częścią życia. Oczywiście, że tak, ale wie pan, ja nie tylko ich wspominam, bo przecież w moim może nie matuzalemowym życiu, ale jednak już długim, odeszło tylu moich znajomych, tylu moich kolegów aktorów, i nie tylko aktorów, mówił Grabowski. Aktor podzielił się także wzruszającymi słowami, które usłyszał od swojego teścia: ja już właściwie nie mam po co żyć, bo ja już nie mam żadnego swojego kolegi. Wszyscy już poumierali i wszyscy są nowi, wszyscy są młodzi. Świat jest inny. Grabowski przyznał, że choć jego sytuacja nie jest tak skrajna, odczuwa ból po stracie przyjaciół, zwłaszcza gdy przypomni sobie o takich osobach jak Darek Gnatowski czy Piotr Machalica, którzy odeszli w stosunkowo młodym wieku. Dodatkowo, Grabowski nie uczestniczył w pogrzebie Marzeny Kipiel, sztuki, swojej serialowej żony. W uroczystościach w Legnicy zabrakło także innych aktorów związanych z Światem według Kiepskich. Jedynie Renata Pałys, wieloletnia przyjaciółka Marzeny z planu, oraz Patryk Joka, reżyser i scenarzysta serialu, złożyli hołd zmarłej aktorce. Ta sytuacja pokazuje, jak trudna może być konfrontacja ze stratą bliskich osób, nawet w świecie show, biznesu.